Już 6 lokali w powiecie oleskim wprowadziło u siebie zakaz palenia. Zrobili to po namowach oleskiego sanepidu. Inspektorzy pokazują na przykładzie palącej lalki, jak szkodliwe są papierosy. To się coraz bardziej czarne robi, że to jest jeden papieros, a teraz kwestia wypalenia całej paczki w ciągu jednego dnia, bo tak palą nałogowe palacze. Wystarczy. Promujemy zdrowy styl życia, promujemy niepalenie wśród klientów lokali i głównie chodzi nam o to, żeby uchronić od zdrowotnych skutków palenia tytoniu osoby, które znajdują się w środowisku dymu tytoniowego. Wiadomo, że osoba paląca szkodzi sobie sama, ale trzeba też pomyśleć o innych osobach, czyli o wszystkich klientach lokalu, którzy znajdują się w tym dymie, a następną sprawą są pracownicy lokali gastronomicznych, czyli barmani, kelnerki i właściciele tych lokali.